iPhone 10, 6 miesięcy później, zapraszam. Szanowni Państwo, powiem już to na wstępie. Jestem rozdarty, jeżeli chodzi o użytkowanie iPhone'a 10 na przełomie ostatnich 6 miesięcy. Telefon zakupiłem w Cortland w dniu światowej premiery 3 listopada za bagatela 4979 zł. Minęło już wystarczająco wiele czasu, żeby wypowiedzieć się bez jakichkolwiek emocji, opisać Wam stan techniczny tego telefonu, jak się sprawuje i czy, co najważniejsze, kupiłbym go ponownie za prawie 5000 zł. Zacznijmy od wyglądu, czyli od tego, jak telefon się prezentuje na tle konkurencji, czyli tych już tegorocznych flagowców z 2018 roku. Powiem Wam tak, że mam bardzo mieszane uczucia. Możemy powiedzieć, że Essential Phone zapoczątkował notch. Natomiast sprzedaż Essential Phone'a, która na przełomie pierwszego pół roku oscylowała w granicach, jak dobrze pamiętam, 50 tysięcy sprzedanych sztuk maksymalnie, to raczej jest jedna wielka wtopa sprzedażowa, więc nie oszukujmy się, moi drodzy, możemy sobie tutaj mówić o Essential Phone'ie i jego pierwszym notchu. Natomiast gdyby każdy z producentów widział, jak ten notch w Essential Phone'ie będzie się sprzedawać, to najprawdopodobniej i tak by nikt tego notcha nie zaimplementował. Zrobiono to z iPhone'em 10. Mianowicie od momentu wydania iPhone'a 10 kolejne telefony zaczęły mieć notche i w roku 2018 mamy wysyp. Czy to mi się podoba? Absolutnie nie. I tak mam wrażenie, że prędzej czy później zrezygnujemy z tych górnych wycięć na ekranie telefonu. Natomiast do czego się absolutnie nie mogę przyczepić, to do jakości wykonania. Telefon z obydwu stron jest pokryty szkłem, które jest średnio odporne na zarysowania. Mój telefon, jeżeli chodzi o szkło z tyłu, przez parę dni działał sobie, no był użytkowany bez żadnej skórki, bez żadnego case'a. No i niestety, ale jakieś tam mniejsze ryski zebrał, dlatego też no jest na nim skórka od Dunai Sky. Tylko nadmienię jeszcze, że pod koniec tego materiału, żeby tradycji stało się zadość, raz w miesiącu partnerem odcinka jest firma Dunai Sky, z którą raz w miesiącu organizujemy konkursy na 3 takie skórki, bądź inne skórki, które są dostępne na stronie dunaisky.com. Ale o szczegóły pod koniec materiału. Powracając natomiast do wyglądu tego telefonu. Cała ramka jest to nie żadne aluminium, tylko stal. I ostatnio, a czy może już nie ostatnio, ale jakiś czas temu Kuba Klawiter w swoim topiku powiedział, że i potwierdził informację, jakoby ta stal się bardzo rysowała. I zgadzam się, w wersjach białych faktycznie rysuje się to niesamowicie mocno. Widzę to po telefonach moich znajomych, którzy posiadają wersję białą. Natomiast w wersji czarnej nie ma tragedii. I ciężko mi jest dostrzec jakiekolwiek rysy, a naprawdę uwierzcie mi, że jakoś nie oszczędzam tego telefonu. Słuchajcie, no do przycisków się przyzwyczaiłem. Po lewej stronie mamy przyciski regulacji głośności, pstryczek do wyciszania, po prawej stronie przycisk włączania, aktywacji Siri bądź wyłączania, resetowania, no i taki wielofunkcyjny przycisk. U dołu mamy złącze Lightning oraz głośnik. Ogólnie mamy tutaj głośniki stereo, które sprawują się naprawdę nieźle. Nie mamy jacka, co mi kompletnie nie odpowiada, nie jestem tego typu zwolennikiem. Gdyby nie notch, gdyby nie wystający aparat, naprawdę byłoby super, natomiast te dwie rzeczy odpychają mnie od tego telefonu, reszta jak najbardziej na plus. Pierwszy raz w historii zrezygnowano z wyświetlaczy IPS LCD na rzecz OLED-a. Ekran mamy o przekątne 5,8 cala w niestandardowej rozdzielczości 1125x2436 pikseli z jak na Apple dużym zagęszczeniem pikseli na cal wynoszącym 453 ppi. Dodatkowo oczywiście ekran wspiera technologię Dolby Vision, HDR10, mamy tutaj technologię True Tone, mamy jeszcze 3D Touch, który no, rozpoznaje nacisk palca na ekran. Często się mówi na temat wypalania OLEDów. Ja natomiast, użytkując ten telefon bardzo intensywnie, nie spotkałem się na przełomie ostatnich 6 miesięcy z jakimkolwiek wypaleniem jakichkolwiek pikseli na ekranie. Ekran tego telefonu jest to jedna z mocniejszych rzeczy w tym smartfonie i pod względem wyświetlacza trzeba ten telefon pochwalić, niezależnie czy patrzymy tutaj kąty widzenia, czytelność w jasnym słońcu, nasycenie kolorów. Szkoda, że jak na wzór Samsungu nie mamy możliwości balansowania tym nasyceniem, co najwyżej możemy sobie zmienić odcienie bieli, uderzające bardziej w niebieski albo bardziej w żółty. Jeżeli chodzi o specyfikacje, moi drodzy, no tutaj jest w dalszym ciągu
topowa jednostka. Najszybszy do tej pory procesor, jaki kiedykolwiek został wydany w telefonie komórkowym, mianowicie A11 Bionic. Jest to sześciordzeniowy procesor, niezwykle wydajny, który w wszelkiego rodzaju testach syntetycznych, w Geekbenchach wykręca świetne wyniki. W codziennym użytkowaniu jest bardzo dobry. Natomiast wcale nie uważam, żeby jakoś w normalnym użytkowaniu odbiegał od tych topowych flagowców z Androidem. Mimo iż telefon posiada tylko 3 GB pamięci RAM, natomiast gry, aplikacje, jakiekolwiek nie zainstalujemy na tym telefonie, będą hulać i działać bardzo, bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o aparat fotograficzny, i tutaj mam troszeczkę mieszane uczucia. W dniu wydania tego telefonu naprawdę bardzo mi się podobały jakość tych zdjęć i w dalszym ciągu mi się podoba, ale w głównej mierze mam tutaj na myśli fotografie wykonywane w dobrych warunkach oświetleniowych, w lepszych warunkach oświetleniowych. Natomiast w kompletnej ciemnocie bądź w nocy, kiedy wykonujemy zdjęcia, ten telefon ewidentnie odstaje od konkurencji w postaci na pewno Huawei'a P20 Pro, na pewno Samsunga Galaxy S9 czy S9 Plus i na pewno Note 8. No i oczywiście Google Pixel 2. Ten główny, podwójny aparat naprawdę daje radę i niezależnie, czy tutaj mówimy o teleobiektywie ze światłem 2.4 12 megapikselowym, czy tym głównym 12 megapikselowym ze światłem 1.8, jest ok, ale w tych ciemnych, słabszych warunkach jest tylko ok. Mocno promowaną funkcją w telefonach od Apple już od iPhone'a 7 Plus był tryb portretowy i znowu tryb portretowy sprawuje się naprawdę fajnie. Mamy tutaj dodatkowe opcje oświetlenia, jakiekolwiek tam, jakieś tam dodatkowe tryby portretowe i działa to fajnie. Ale znowu, w momencie, kiedy mamy dobre warunki oświetleniowe. Telefon jako pierwszy nagrywał i w dalszym ciągu nagrywa filmy w rozdzielczości maksymalnie 4K przy 60 klatkach. Niestety nie ma tutaj żadnego super slow motion. Mamy tutaj tylko i wyłącznie 240 klatek w Full HD. Jeżeli chodzi o system, aktualnie mam na telefonie zainstalowaną wersję beta iOS 11.4. I powiem wam, że w dalszym ciągu, niezależnie czy mówimy o wersji Gold Master, które widzę jak działają na iPhone 7 Justyny, czy na iPhone 10 jak działały również w wersji Gold Master, niestety, ale iOS 11 jest najbardziej zabugowanym i problematycznym OS, jaki kiedykolwiek powstał. Pierwszy raz w historii mogę powiedzieć, iOS 11 nie podoba mi się. Jeżeli chodzi o baterię, bateria ma stosunkowo niewielką pojemność 2716 mAh i możemy powiedzieć, że bardzo mało, biorąc pod uwagę, jaką pojemność baterii ma konkurencja. Choć trzeba zaznaczyć, że procesor A11 Bionic jest naprawdę energooszczędny i biorąc pod uwagę duży ekran, dużą rozdzielczość jak na Apple, ta bateria w zupełności wystarcza nam na prawie cały dzień intensywnego użytkowania. No w zależności od tego, jak użytkujemy, no ciężko mi jest sprecyzować i porównać wasz sposób użytkowania do mojego, mi ten telefon wystarcza na jeden pełny dzień użytkowania. Ale jak się kładę spać, bateria jest już na poziomie 5, maksymalnie 10%. Zużycie baterii na przełomie 6 miesięcy nic się nie zmieniło według aplikacji kondycja baterii zaimplementowanej w iOSie 11.3. Kondycja baterii jest na poziomie 100%. Dobrze, jeżeli chodzi, moi drodzy, o ładowanie. Po raz pierwszy w historii wraz z iPhone'em 8 i 8 Plus mamy szklaną obudowę, znaczy nie mamy po raz pierwszy, ale po raz pierwszy wprowadzono ładowanie indukcyjne, z którego ja korzystam na co dzień, ba, przestałem kompletnie już ładować telefon poprzez kabelek, no chyba, że jestem w aucie, bądź jestem gdzieś w podróży. Natomiast to nie jest problem. Ja problem widzę w przypadku ładowania szybkiego ładowania, mianowicie ten telefon, przypominam, kosztuje oficjalnie 5000 zł, a nie ma w standardzie dołączonej ładowarki szybkiego ładowania. Paranoja, drogie Apple, nie podoba mi się to. Jeżeli chodzi o audio, ja nigdy, przenigdy nie narzekałem na czy to głośniki, czy nagranie telefonu na słuchawkach. I oczywiście słuchawki Earpods czy AirPods nie są to nie wiadomo jak wysokiej klasy słuchawki, które dadzą nam nie wiadomo jakie doznania ze słuchania muzyki na słuchawkach. Natomiast co do samego dźwięku i tego, co ten telefon sobą oferuje, jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Niezależnie, czy będziecie słuchać muzyki na słuchawkach tych bardziej gadżeciarskich, czy tak jak ja powiedziałem, no, tak jak wam powiedziałem, zainwestowałem w lepsze słuchawki Audio-Technica M70X, to naprawdę ten dźwięk jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dobry. To samo mógłbym powiedzieć o dźwięku na głośnikach stereo.
W dalszym ciągu upieram się, że brakuje mi Face ID i fajnie by było, gdyby gdzieś ten czytnik linii papilarnych się pojawił. Być może na wzór Vivo pojawił się w kolejnych generacjach pod ekranem, byłoby super. W dalszym ciągu Face ID jest chyba najbardziej zaawansowanym sposobem odblokowywania naszej twarzy. Jest najbardziej bezpieczny, choć nie jest niezawodny. Czasami nie zadziała, czasami działa za wolno i naprawdę przydałby mi się ten czytnik linii papilarnych. Możecie mnie zapytać, Bartek, a jak się sprawują Animoji? Nie wiem, nie używam tego, dla mnie jest to kompletny bzdet. No ale to jest... Wisi mi to. No i jeżeli chodzi o cenę, słuchajcie moi drodzy, ten telefon w dniu premiery, tak jak powiedziałem na początku, kosztował mnie 4979 zł. Czy byłbym w stanie przeznaczyć tę kwotę jeszcze raz na ten telefon? Nie. I nie dlatego, że ten telefon jest zły, bo ten telefon jest naprawdę świetnym telefonem, ale mam wrażenie, że ten telefon nie jest warty prawie 5000 zł w podstawie w wersji 64 GB. Owszem, jeżeli ten telefon byłby tańszy, byłby w granicach ceny, nie wiem, S9 podstawowego albo nawet S9 Plusa, te 3-3,5 tysiąca zł, to i tak jest kwota absurdalnie duża, to wówczas kupiłbym drugi raz. Natomiast spodziewałem się po tej cenie, że po tych 6 miesiącach dostanę coś więcej od Apple. To jest świetny telefon, to jest super smartfon, ale niestety według mnie stanowczo za drogi za to, co oferuje. No dobra, nagadałem się. Znowu na kamerze 25 minut, zobaczymy jak będziemy cieli. Na koniec comiesięczny konkurs, w ramach którego dzięki współpracy z mojej z Dunaj Sky macie możliwość wygrania 3 takich skórek na swoje telefony. Może nie takich, ale jakich chcecie. Skórki są dostępne na stronie dunajsky.com. Wchodzicie sobie na stronę, wybieracie skórkę jaka Was interesuje i w komentarzu dajecie mi informację, jaki telefon i jaka skórka. Oczywiście gorąco zachęcam do subskrypcji kanału Nie Antyfan, dania tej motywującej łapeczki pod filmem. W ciągu przyjmijmy, poczekajcie, zaraz Wam powiem, żeby było fair względem innych ludzi, którzy nie zaczęli oglądać tego materiału w tym samym dniu. Przyjmijmy, że 1 czerwca 2018 roku ogłoszę 3 zwycięzców, którzy zgarną swoje skórki. I cóż, z mojej strony byłoby to wszystko. Mam nadzieję, że usatysfakcjonowałem Was z tym materiałem, jak sprawuje się iPhone 10 po ponad 6 miesiącach użytkowania. Kłaniam się nisko. See ya!